Ceremonia zakończenia roku szkolnego abiturientów Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju odbyła się w Teatrze Zdrojowym. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała dyrektor placówki oraz zaproszeni na uroczystość goście. Spotykamy się dzisiaj w tak pięknym miejscu, w tak uroczystej chwili, aby świętować zakończenie nauki klas maturalnych w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju. Zwracam się do tegorocznych absolwentów, bo to przede wszystkim wasze święto. Za wami piękny okres beztroskich młodzieńczych lat, mozolnego, okupionego wysiłkiem, ale przecież niezwykle wartościowego zdobywania wiedzy, która będzie dla was przepustką do dorosłego, poważnego i odpowiedzialnego życia. Cieszymy się, że mogliśmy wam towarzyszyć w tej wędrówce, że mogliśmy obserwować wasz rozwój, wydobywać i rozwijać talenty, których, przyznam to z satysfakcją, odkryliśmy całe mnóstwo. Jest też wielką satysfakcją dla pedagogów, wychowawców, dyrekcji obserwować, jak na naszych oczach rozwija się kwiat, szlifuje się diament. Zespół szkół to niewielka placówka, dlatego znamy każdego z naszych uczniów. Nikt nie jest tu anonimowy. Do każdego podchodzi się indywidualnie. Znamy zarówno wasze radości, jak i troski. Cieszymy się wspólnie ze wzlotów, a na wasze troski nikt z nas nigdy nie był obojętny. To jedna z dewiz szkoły, aby uczyć, ale też i wychowywać i pomagać w trudnych chwilach. Dziś jest wasz ostatni dzień w szkole. Zapisaliście się w historii placówki i mam nadzieję, że i ona zapadła na zawsze w waszej pamięci i że pamięć ta po latach przypominać będzie o samych pięknych chwilach spędzonych w szczawińskim ceramiku. Za kilka dni matura. Potem dalszy etap edukacji i start w dorosłe, samodzielne życie. Czego można wam życzyć? Żebyście obrali właściwą drogę w życiu, żebyście wytrwale dążyli do obranego celu i żebyście nigdy nie przestali marzyć, że można więcej i lepiej. Podnoście sobie poprzeczkę, bo my przecież wiemy, że stać was na to. Dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, droga młodzieży, chciałbym podziękować za to, że tak naprawdę tutaj dziękuję się mi za to, że pracuję, więc to nie tak działa. Po to ludzie wybierają swoich przedstawicieli do samorządu, żeby ten samorząd dzielił, zabierał, dawał i brał. I taka jest polityka niestety samorządowca, że musimy wybierać pomiędzy dobrem, złem, mniejszymi koniecznościami, większymi. Uważamy, że edukacja powinna zasługiwać na lepszy poziom finansowania i staramy się to realizować. Cieszę się, że wybraliście tą szkołę, szkołę, dla której organem prowadzącym jest powiat wałbrzyski. Pamiętajcie, droga młodzieży, że dzisiaj kończy się tak naprawdę dzieciństwo, a zaczyna dorosłość. Bo za chwilę najważniejszy egzamin wasz życiowy, później te największe wasze życiowe wybory, czyli co będziemy robić dalej, jaką drogę obierzecie, w którym kierunku pójdziecie, aby utrzymać własne rodziny i służyć społeczeństwu. Pamiętajcie jedną rzecz, pochodzicie stąd i tutaj byliście kształtowani. Zapamiętajcie tylko te dobre chwile zespołu szkół i przekazujcie je na zewnątrz, bo pamiętajcie, że stanowiliście rodzinę. Przebywaliście w tej szkole, pobieraliście naukę, płakaliście, cieszyliście się, więc tak jak powiedziałem, cieszcie się tym, że kończycie jakiś etap.
Życzę Wam w tej nowej drodze samych sukcesów, żeby nigdy nie natrafić na żadną kłodę, żeby dni słonecznych, radosnych było 365 dni w roku. Dziękuję jeszcze raz. Jest mi niezwykle miło zaprosić na scenę pana Marka Fedoruka, burmistrza Czarnozdroju, i podziękować za wspaniałą i owocną współpracę z naszą szkołą. Panie burmistrzu, chcielibyśmy podziękować za wielkie serce dla naszej placówki. Za pomoc udzielano nam zawsze, kiedy o to poprosimy. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby pan odmówił wsparcia. To bardzo miło mieć świadomość, że szkoła znajduje się w środowisku tak przyjaznym. Ale też i my z wielką przyjemnością uczestniczymy w życiu kulturalnym Szczawna na tyle, na ile starcza naszym uczniom talentu, zapału i zaangażowania. A my, pedagodzy, zawsze będziemy młodzież inspirować do działań na rzecz miasta. Panie burmistrzu, zawsze może pan liczyć na przychylność naszej szkoły we wszystkich przedsięwzięciach, do których będzie pan nas zapraszał. Szanowne panie dyrektorki, szanowny panie starosto, szanowne grono pedagogiczne, droga młodzieży, a szczególnie absolwenci. Dziś was szczególny dzień. Ja dziękuję bardzo za zauważenie miasta. Miasto, myślę, jako reprezentant miasta, zawsze burmistrz, czy to będę ja, czy każdy inny sprawujący tą funkcję, musi widzieć, że jedną z ważniejszych, oprócz tych szkół, które mamy i tych jednostek, które mamy, a więc szkoły podstawowe i przedszkola, ale najważniejszą tą edukacyjną częścią miasta to jest właśnie zespół szkół imieniu Marii Skłodowskiej-Curie. Szanownemu gronu pedagogicznemu na ręce pani dyrektor składam serdeczne podziękowania za to, że wszczepiły was wszystkich, a szczególnie w absolwentów, wszelkie wartości, które w przyszłości, w życiu mogą się wam przydać. A absolwentom, którzy już odchodzą, tak jak pan starosta powiedział, skończyło się dzieciństwo, wchodzicie państwo w nowe, dorosłe życie. Bądźcie dobrymi ambasadorami waszych rodzin, tej szkoły, Szczawna Zdroju, waszych miejscowości. A na drogę życia życzę wam po prostu szczęścia, bo kiedy szczęście jest, myślę, że dużo łatwiej też osiągać sukcesy. Poszerzajcie oczywiście dalej wiedzę, bo z tego już bez wiedzy nie dał się w tym świecie chyba poruszać. Trzeba zdobywać jak najwięcej. Życzę sukcesów. Absolwenci tej szkoły udowadniają, że można osiągać sukcesy. To było widać podczas uroczystości 70-lecia szkoły. Życzę wam, żebyście wy mogli się cieszyć i żebyśmy my mogli się cieszyć w przyszłości waszymi osiągnięciami. Wszystkiego dobrego. Pomyślności. Chcieliśmy złożyć na ręce pana Krzysztofa Michałka, dyrektora marketingu spółki uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. podziękowania dla zarządu, dla prezesa Pawła Skrzywanka za wieloletnią współpracę z naszą placówką. Szanowni państwo, drodzy absolwenci, w imieniu zarządu uzdrowiska Szczawno-Jedlina chciałbym przede wszystkim pogratulować wam, że dotarliście do tego miejsca. Krótko, ostatnio uruchomiliśmy taką reklamę Pociąg do zdrowia. Wy kilka lat temu, wstępując w mury tej uczelni, wsiadliście niejako do pociągu do wiedzy. Potraktujcie to jako krótki przystanek na jakimś małym peronie i chciałbym, żeby w tym momencie ten pociąg do wiedzy przybrał wizerunek pendolino, także tego wam serdecznie życzę i w imieniu uzdrowiska i pana prezesa wszelkiej pomyślności. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszam panią naczelnik.
Pani Naczelnik, dla Pani szczególne podziękowania za owocną współpracę, za pomysły własne i za pomoc w realizacji naszych pomysłów, które pomagają w rozwoju szkoły. Bardzo pozytywnie odczuwamy takie codzienne zaangażowanie. Codzienne rozmowy, podpowiedzi, sugestie rozwiązań w kluczowych dla nas sprawach. Rzeczywiście czujemy to w bardzo pozytywnym znaczeniu, że ktoś nad nami czuwa i prowadzi nas w dobrym kierunku. Dziękujemy bardzo. Podziękowania za trud nauczania otrzymali także nauczyciele Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowali młodzież do egzaminu dojrzałości. Nagrody otrzymali także wyróżniający się uczniowie, laureaci konkursów wiedzy oraz uczniowie z najwyższą średnią ocen. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla młodzieży. Szczególny dla młodzieży tym bardziej, że żegnamy ich dzisiaj jako maturzystów, a za chwilkę będziemy już tutaj przeprowadzać z nimi egzaminy maturalne. No niestety głos się łamie, bo jesteśmy zżyci z naszymi uczniami. Kochamy ich, będziemy tęsknić za nimi. I pozostawili po sobie ogromny bagaż doświadczeń, oczywiście ogromne osiągnięcia. Tutaj Państwo w tle widzicie wszystkie te prace wyróżnione. Pierwsza z tych prac, pierwsza z prac jest szczególna. Julia Skiba, uczennica klasy trzeciej artystycznej, zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Tęcza. Szkoła, wiecie już od wielu lat, tradycją jest szkoły, że działalność artystyczna przewodzi tutaj. W scenerii w tle widać młodzież z klas pierwszych i drugich, z pierwszej artystycznej, pomalowanie nie rozpoznaje twarzy, stanowią dzisiaj nam przepiękną scenerię do tego, co się dzieje w naszej szkole. Zapraszam więc wszystkich artystów, wszystkich tych, którzy mają zdolnienia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie, wszystkie zdolności manualne, żeby przyszli do naszej szkoły rozwijać tutaj swoją pasję i zainteresowanie. Przed młodymi ludźmi chwila wytchnienia. 4 maja przystąpią do pierwszego egzaminu maturalnego.